zespół szkolno-przedszkolny dla 1200 dzieciaków. Dzisiaj otwieramy wspólnie część przedszkolną, a w poniedziałek będziemy widać tutaj uczniów szkoły podstawowej. 60 milionów złotych. Zarówno Wojszyce, jak i Jagodno czekały na te inwestycje. Bardzo podobają mi się rozwiązania, które tu zostały zastosowane. Nowoczesne, ekologiczne. Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie, prawda, fotowoltaiki, właśnie odnawialnych źródeł energii, gospodarowania wodami opadowymi. Także no, pięknie urządzony teren wokół placu zabaw, infrastruktura sportowa. Myślę, że i dzieciaki w przedszkolu, i rodzice tym samym także, i wszyscy nasi pracownicy, nauczyciele będą tutaj czuć się dobrze i komfortowo. To jest placówka naprawdę na miarę takich europejskich, światowych rozwiązań.